Tomasz Słodki, dzień dobry, witam w naszym nowym studiu. To z tego studia będę prowadził dla Ciebie wideo szkolenia o tym, jak wykorzystywać wideo w pracy trenera. Będę mówił m.in. o tym, jaki sprzęt jest nam potrzebny do tego, żeby zbudować właśnie takie studio, jak używać tego, co już w domu mamy, czyli na przykład lampki biurkowej do oświetlenia naszej twarzy albo telefonu komórkowego do nagrania profesjonalnego wideo. Będę także mówił o montażu oraz o tym, co mówić i jak mówić i czy czasami lepiej mówić spokojnie, tak jak ja, czy może machać rękoma i opowiadać różne rzeczy i pokazywać dużo emocji w takim nagraniu. Zapraszam do naszych wideo szkoleń. One pojawią się na platformie, którą przygotowujemy, ale ta platforma już niebawem pojawi się w świecie. Aneta, którą widzicie tutaj, zamierza także wykorzystywać wideo i 12 lutego wystąpi w naszym webinarze, który będzie mówił o tym właśnie, jak wykorzystywać wideo w pracy coacha i trenera. Zobaczmy, co Aneta Wątor, trener rozwoju osobistego, ma nam do powiedzenia w kwestiach wideo. Jak to jest z tym Twoim wideo? Czy Ty wykorzystujesz wideo do swojej pracy? Wiesz co, jeszcze nie, przyznam szczerze, jeszcze nie miałam okazji, natomiast chodzi to za mną jak najbardziej już od kilku miesięcy i zamierzam. Dużo, wiele osób także moich, z którymi współpracuję, właśnie zwraca na to uwagę, że jest to jak najbardziej fajny pomysł. No przede wszystkim nie tylko i wyłącznie piszę, ale także ludzie mają możliwość mnie usłyszeć mój głos, no oraz zobaczyć, jak wyglądam, mimika twarzy też dużo mówi, więc jest to ważne. Aneta Wątor, trener rozwoju osobistego, ma zamiar wykorzystywać wideo w swojej pracy, a Ty? Jeśli tak, to oglądaj nas 12 lutego o godzinie 19:30. Będziemy rozmawiali o tym, jak wykorzystywać narzędzia w postaci wideo w naszym życiu i w naszej pracy. Do zobaczenia. Zapraszam, Tomasz Słodki.